Szanowni, w poprzednim filmie zajmowaliśmy się cyframi jedności kolejnych potęg liczb naturalnych. No a w tym filmie proponuję wrócić do reszty z dzielenia i przedstawię taką rozumowanie, które będzie się składało z kilku kroków, nie jest wcale proste, i które pozwoli nam rozwiązać zadanie tego typu i podobne zadania. Ile równa, czemu równa się reszta z dzielenia 13 do potęgi 2023 przez 7? No i żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, to zauważymy najpierw, że 13 to jest 7 plus 6, no i 7 się przez 7 dzieli. I teraz jak będziemy kolejne potęgi 13 brać, to pierwsze dwie, kwadrat i trzecią potęgę, wiemy jak przedstawić ze wzorów skróconego mnożenia, no i widzimy, że to jest kwadrat pierwszego wyrazu plus podwojony iloczyn pierwszego i drugiego plus kwadrat drugiego wyrazu, tak? Czyli to będzie 13 do kwadratu, 7 plus 6 do kwadratu, czyli 7 do kwadratu, 2 razy 7 razy 6 i 6 do kwadratu. I popatrzcie, cała ta część dzieli się przez 7, no bo 7 do kwadratu się przez 7 dzieli i tutaj też występuje siódemka i dzieli się przez 7. Jedyną elementem, który się przez 7 nie dzieli, to jest 6 do kwadratu, tego samego kwadratu, który jest tutaj. Podobnie jak weźmiemy wzór skróconego mnożenia na trzecią potęgę sumy, to znowu zobaczymy, że to jest 7 do trzeciej plus 3 razy 7 do kwadratu razy 6 plus 3 razy 7 razy 6 do kwadratu plus 6 do trzeciej, no tak jak tu jest napisane. I znowu te wszystkie wyrazy dzielą się przez 7. Nie dzieli się tylko ten ostatni, który jest równy 6 do potęgi trzeciej. No i jak będziemy to tak po kolei dalej przez siebie mnożyć, no to okaże się, że n-ta potęga 7 plus 6 do n-tej, n-ta potęga 13, to jest suma dwóch wyrazów. Jednego, który dzieli się przez 7 i 6 do n-tej. I ten wyraz się przez 7 nie dzieli. No i jakbyśmy chcieli policzyć kolejną potęgę, n plus pierwszą jakąś, no to mamy ten wyraz a plus 6 do n-tej, czyli 13 do n-tej, no i trzeba pomnożyć jeszcze raz przez 13, czyli przez 7 plus 6. No, pierwsze mnożenie przez siódemkę daje ten wyraz. Na pewno dzieli się przez 7, bo tu stoi 7. Mnożenie przez szóstkę a daje ten wyraz, dlatego i on też się dzieli przez 7, no bo a dzieliło się przez 7, prawda? No i zostaje szóstka do n plus pierwszej potęgi. No i stąd wynika, że reszta z dzielenia 13 do 2023 potęgi przez 7 to jest po prostu reszta z dzielenia 6 do 2023 potęgi, co można napisać w ten sposób, że ta liczba przystaje do tej modulo 7. No, pytacie pewnie, jak to nam pomoże. No, trochę nam uprości życie. No bo teraz możemy się zastanowić, jak to wyglądają te reszty. No i okaże się, że tutaj też powtarza się pewien cykl. No bo popatrzcie, 6 to jest 6 do pierwszej przystaje do 6 modulo 7, czyli reszta z dzielenia 6 przez 7 to jest 6, ale reszta z dzielenia 6 do kwadratu to jest reszta z dzielenia 36 przez 7. 36 to jest 35 plus 1, ale to się dzieli przez 7, tak? Bo to jest 7 razy 5, więc reszta z dzielenia przez 7 równa się 1. No to mnożymy to przez 6. No jak mnożymy, żeby dostać 6 do trzeciej? Jak mnożymy przez 6, to dostajemy takie wyrażenie. No 35 razy 6 dzieli się przez 7, bo 35 dzieli się przez 7, zostaje szóstka, czyli znowu, tak jak tutaj na początku, mamy resztę 6 z dzielenia przez 7. No jeżeli chcemy pomnożyć to do kwadratu,
to znaczy czwartą potęgę szóstki, to jest druga potęga szóstki do kwadratu. No, druga potęga szóstki do kwadratu to jest kwadrat 35, dodać podwojony iloczyn 35 i jedynki. I te dwa wyrazy się dzielą przez 7, dodać 1 do kwadratu, czyli znowu zostanie 1. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, pojawia się tutaj, może jeszcze powinienem powiedzieć, że chcę policzyć 6 do 6 potęgi, no to skoro 6 do 5 dawało przy dzieleniu przez 7 resztę 6, no to musi to być liczba postaci 7 razy k dla pewnego k. Nie chcę mi się zastanawiać, jaką wartość całkowitą ma ta liczba k, ile to jest k, to jest liczba całkowita, naturalna nawet, bo 6 do 5 musi dawać resztę 6, więc ta część nie daje, dzieli się bez reszty, a ta daje resztę 6. No więc to musi być tyle i mnożymy jeszcze raz jedną szóstkę, tak, żeby przejść z 6 do 5 do 6 do 6. No i to nam daje znowu fragment, który się dzieli przez 7, no i 36, ale 36 umiemy rozłożyć na 35 i 1, czyli znowu zostaje tutaj jedynka. No i to, co zauważamy, to znowu zauważamy, że pojawiają się takie cykle. Te cykle w przypadku różnych liczb i różnych dzielników będą wyglądały różnie, ale za każdym razem będą występować, dłuższe lub krótsze. I teraz to, co tu się dzieje, to widać, że tu mamy taki cykl 6-1, 6-1, 6-1. No więc taki cykl elementarny ma długość 2. No i możemy się zastanawiać, ile takich par mieści się w 2023. No, 1011 i zostaje jeszcze jedynka. Można to też zapisać w ten sposób, że 2023 przystaje do jedności modulo 2. No, to znaczy, że jest 1011 takich cykli, których każdy kończy się jedynką i następny zaczyna się szóstką i potem znowu jedynka i jeszcze jeden. No, skoro cykl kończy się jedynką i następny zaczyna się szóstką, no to to, że jeszcze trzeba zacząć kolejny cykl i wziąć z niego jeden element, oznacza, że reszta z dzielenia 13 do potęgi 2023 równa się przez 7 równa się 6.